Cześć kochani, w dzisiejszym vlogu zrobię wam małą relację z wejścia na La Rocca, pięknej skały, która prowadzi na ładne widoki tu na Cefalu. O, Rocca Panorama. Tak kochani, na przedostatni dzień sobie tutaj zafundowałem właśnie tą drogę La Rocca na skałę. Takim spokojnym truchtem idę. Chodźcie, zobaczymy ile mi to czasu zajmie. Tak na lajcie. Ruszyłem tu powiedzmy spod katedry, spod ryneczku. Ruszyłem tak z 15 po 10, więc zobaczymy o której tu zajdę. Pa, na razie. Nie wybrałem chyba najgorszy moment na wejście tutaj pod kątem dnia, ponieważ jest niedziela i pewnie Włosi tu mają też wolne, luz i nie będzie kolejka do biletów, pewnie tyle postoję. Kochani, włoski folklor polegał na tym, zostałem pół godziny w kolejce, dwóch chłopaków sprzedaje bilet w automacie. Słuchajcie, wejście jest po 5 euro. No, udało się wejść, słuchajcie, idę już pomalu po schodkach. Ale automat się zaciął. Automat się zaciął, także no, ale jakoś wchodzę. Słuchajcie, i zobaczycie mimo wszystko te piękne widoki i dam radę. O, na początek takie schodki, słuchajcie, jak na Rodos. Takie troszkę przypomina wejście, słuchajcie, jak na Lindos. Ciga, ciga. Albo jak to mówią Włosi, piano piano, Ale piękne widoki. Nasz hotel Santa Lucia tam. I słuchajcie, Cefalu. Pięknie widać od tej strony. No, to jest stara warownia. Ewa i Gata, słuchajcie, zdobywa ze mną ten szczyt. Jak jest, dziewczyny? Super! Widzicie? Tylko faktycznie, kochani, klapeczki, no koniec. Muszą być adidaski ładne, tak jak Oluś ma. Tu dziewczyny, także pamiętajcie, że adidaski obowiązkowo. Słuchajcie, zobaczcie, że naprawdę nie ściemiam. Olu idzie tą trasą. Uważaj, nie kręć się. O, widzicie, co tu się dzieje? Po prostu jest ogień. Przystanek piąty, słuchajcie. O, zobaczcie, jakie piękne widoki. Cała Rocca. Coś pięknego. Kochani, droga nie jest taka zła. Tu na górę. Muszę powiedzieć, że fajnie, bo jest też dużo drogi w cieniu. Drzewka piniowe, takie kaktusiki. Są teraz na szóstej stacji. Słuchajcie, no jeślisko, faktycznie nie dziwię się, że tutaj ludzie nie wpuszczają w klapeczkach, bo po prostu szkoda problemów helikopterów i innych sytuacji. Więc przeciętny turysta naprawdę bez problemu wejdzie. Kierujemy się na Castel. Dobra, elapamy. Ta dróżka pod nogami jest taka faktycznie już kamienista. I zobaczcie, takie cudowne widoki są na Cefalu, tutaj na twierdzę, tam jest z góry zamek. Idziemy. Z Cefalu. Myślę, że dobrym pomysłem pójść sobie jednak tak zaraz po śniadaniu, słuchajcie, po 9. Ja tak tu powiedzmy zacząłem wchodzić po 11. Wtedy będziecie mieć też ładnie oświetlony stok, dużo cienia. Myślę, że popołudniami jest bardzo gorąco i to nie ma sensu. Albo takim późnym popołudniem. Chyba ostatnie wejście jest o 16 tutaj. Kochani, zobaczcie, Olo zdobył szczyt. Jest na Castello.
Jako dowód, o. Dobrze się, słuchajcie, skupić. Tu jest takie zejście dość trudne. O, dobra. Ale piękne widoki. O kurczę. Chodźcie, nie wiem, co to jest za miejscowość tutaj na dole, ale po prostu czad. Roka w Czefalu o 12 godzinie. Dokładnie 12.10. Tak to wygląda wszystko. Kochani, warto było wejść. Warto, warto, warto. Słuchajcie, teraz będzie obraz fotoorgazm. To jest ta druga część Czefalu za, słuchajcie, skałą. Obracam kamerę i nie gadam już nic. Zobaczcie na te widoki. Jest przepięknie. Słuchajcie, i ostatni punkt. To jest punkt 12 Castello 2. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Jako dowód, że Olo tutaj dotarł. O, zobaczcie. O, zobaczcie, jakie. Tak, to jest główny punkt widokowy. Główny punkt widokowy. Czefalu. Polecam jak najbardziej w południe, kiedy jest piękne światło, góry wysoko, więc macie przednią część Czefalu, tą zachodnią, że tak powiem, i wschodnią, pięknie świetloną. Świetny pomysł, zapraszam do zdobycia góry w Czefalu. Kania, teraz na koniec schodzę sobie tutaj z góry. Choć tak na lacie zajęło mi to gdzieś około godzinki wejście. Kochani, teraz wam ukażę spektakularne widoki na Czefalu, tutaj wzgórza, na sam katedrę i okoliczne domy. Raz, dwa, trzy. Tak, kochani, kończę moje schodzenie z La Rocky, pięknej góry, która ma niecałe 300 metrów tutaj w Czefalu. Słuchajcie, podsumowując, co jest najważniejsze? Dobre obuwie, dwie butelki wody, więc po prostu no, jest naprawdę pięknie. O, można też kupić ładne pamiątki, kijki, słuchajcie, tutaj zobaczcie, jest fajny bar, proszę, z bary jest piwko, aperolki, skarpeteczki można kupić, fajną beretkę z Czefalu, o proszę, takiej ładnej nie mam. O. Kochani, wasza ludzie na klasyczne mandziary. Dziękuję wam za to, że oglądacie tego vloga. Życzę wam wszystkiego dobrego. Subskrybujcie kanał i do następnych ujęć. Pa!